Pozwolę sobie powiedzieć wam trochę o mężczyznach świętego Józefa. Taki podtytuł: odzyskiwanie utraconych pozycji. Tutaj już pojawiały się różne pomysły, różne myśli odnośnie tego, że mężczyzn w kościele jest mało, że tego miejsca dla mężczyzn nie ma, a może to mężczyzn nie ma w tym miejscu, które dla nich jest. Więc to jest tak naprawdę pytanie, gdzie i jak odnaleźć miejsce dla mężczyzn w kościele, żeby poczuli się dobrze i komfortowo. Dlatego, że kiedy zaczyna się sezon grzewczy, tak jak w tych dniach, to w moim domu zawsze pojawia się dylemat. Trzeba ustawić termostat na jakąś konkretną temperaturę. I z reguły moja żona preferuje temperaturę jakieś 3-4 stopnie wyższą niż ja. I musimy szukać jakiegoś takiego złotego środka, żeby wszyscy czuli się w miarę dobrze. Co mi nam pokazuje? Pokazuje nam to, że wrażliwość mężczyzn jest różna niż wrażliwość kobiet. Zarówno w kwestii temperatury, ale w kwestiach różnych innych nasze wrażliwości są różne. Mamy różne pragnienia, mamy różne oczekiwania. Dlatego, że zostaliśmy w różny sposób stworzeni do różnych ról i różnych zadań. Jeden z redaktorów kiedyś w czasie rozmowy powiedział mi, że mężczyźni to lubią żyć na krawędzi. Myślę, że coś w tym jest. Myślę, że coś w tym jest, że naprawdę lubimy być aktywni, lubimy podejmować wyzwania. I takiej przestrzeni dla mężczyzn potrzebujemy w kościele. Co jest naszym celem? Naszym celem jest osadzić mężczyzn w Bożym planie dla naszego życia. Chodzi o to, żebyśmy weszli dokładnie w te role, w których Pan Bóg chce nas widzieć. Żebyśmy robili dokładnie to, co jest dla nas jako mężczyzn przewidziane w Bożym planie, w Bożym zamyśle. Żebyśmy, że tak powiem, nie chowali się w cieniu, ale żebyśmy po prostu aktywnie podejmowali to, co jest nam przeznaczone. Trzy główne cele mężczyzny w przestrzeni przyrodzonej. Po pierwsze, mężczyzna chce być liderem. Chce być tym, który prowadzi. Chce być tym, który jest kapłanem ogniska domowego, który bierze odpowiedzialność za tych, których prowadzi, za tych, których Pan Bóg mu powierza. Po drugie, mężczyzna chce być obrońcą. Chce być tym, który chroni, który zapewnia bezpieczeństwo swojej rodzinie. Po trzecie, mężczyzna chce być żywicielem i chce zapewniać utrzymanie, zapewniać byt, zapewniać to wszystko, co nasza rodzina potrzebuje. I te wszystkie trzy cechy, te wszystkie trzy cele mężczyzny w przestrzeni przyrodzonej sprowadzają się do jednego mianownika, którym jest odpowiedzialność. Mężczyzna chce być odpowiedzialny, mężczyzna jest stworzony po to, by nieść odpowiedzialność. Te cele w przestrzeni przyrodzonej mają swoje odpowiedniki w przestrzeni nadprzyrodzonej. I możemy tutaj mówić o mężczyźnie jako o kapłanie, jako o tym, który prowadzi innych do Boga, ale jako tym, który żyje dla Bożej chwały, żyje dla chwały Pana, a z drugiej strony jako ten, którego życie jest ofiarą, który żyje składając ofiarę z siebie dla tych, których Pan Bóg jemu powierza. Po drugie, mężczyzna w przestrzeni nadprzyrodzonej jest prorokiem. Czyli jest tym, który jest wsłuchany w głos Boży. Tak jak święty Józef. Nie miał wątpliwości, kiedy usłyszał głos Boży i po prostu szedł za nim. Więc odpowiedź na Boże wezwanie mężczyzny wymaga pewnej wrażliwości duchowej, którą potrzebujemy mieć. Po trzecie, mężczyzna w przestrzeni nadprzyrodzonej jest królem. Królem, ale nie tym królem, który leży na tapczanie z pilotem, ale tym królem, który troszczy się o tych, których ma w królestwie. Jako ten, który troszczy się o życie i o zbawienie swoich podwładnych, powiedzmy w ten sposób. Nie? Więc przede wszystkim chodzi... Pozdrawiam Basię na łączach. Więc ta troska, którą możemy sprowadzić do pojęcia servant leader, czyli taki przywódca, który jest sługą. To jest właśnie król. To jest ten, który troszczy się o swoich. I tym mianownikiem w przestrzeni nadprzyrodzonej mężczyzna, który jest jak Jezus. Który jest jak Jezus,
jako lider, obrońca, żywiciel, ale przede wszystkim jako kapłan, prorok i król. Priorytety. Dla mężczyzn bardzo ważne jest to, byśmy umieli ułożyć priorytety w swoim życiu. Żeby to, co pierwsze, było pierwsze, to, co drugie, było drugie, a to, co czwarte, było czwarte. Dlatego mówimy i zakładamy, że nasze priorytety jako mężczyzn to po pierwsze Pan Bóg, po drugie żona, dzieci, a dopiero potem jest praca i posługa. Jak to się przekłada na praktykę? Po pierwsze modlitwa osobista, czyli troska o moją relację z Panem Bogiem. Po drugie modlitwa za moich najbliższych, za moją żonę i dzieci. Modlitwa za tych, których Pan Bóg nam powierza. Po trzecie, środowisko wzrostu dla mojej rodziny. Troska o to środowisko, w którym moja rodzina jako rodzina wzrasta. Troska o wspólnotę, w której możemy funkcjonować jako rodzina. I dopiero czwarte, środowisko męskiego wsparcia. To jest bardzo niewygodne, ale jestem przekonany, że tak powinno być. Dlatego, że nie możemy wyciągać mężczyzn z rodzin po to, by wiązać ich w męskie wspólnoty. Dlatego rola męskiej wspólnoty jest dopiero czwarta, po to, by wzmacniać nas jako liderów, obrońców, żywicieli, kapłanów, proroków i królów. Wzmacniać nas po to, byśmy mogli aktywnie wchodzić w te role, w których Pan Bóg chce nas widzieć. Dlatego bardzo mocno unikamy nazywania mężczyzn świętego Józefa wspólnotami mężczyzn. Dlatego tworzymy ruch, który wzmacnia mężczyzn w naszych męskich rolach i pozwala nam być liderami w naszych środowiskach i we wspólnotach tych, w których funkcjonują nasze rodziny. Jak to się praktycznie u nas odbywa? Więc odbywa się przez otwarte spotkania. To jest coś, przez co nas najbardziej widać. To jest coś, co księża proboszczowie dostają w formie plakatów comiesięcznych z zaproszeniem na spotkania. To jest tak... Więc to jest comiesięczne spotkanie, szerokie, duże, otwarte, na które każdy może przyjść, w którym każdy może wziąć udział i zaczerpnąć czegoś dla siebie. Oprócz tego robimy małe grupy na bazie książki Drogowskazy, która jest dostępna tam na stoliku. Zaraz powiem o książce więcej. U nas, w naszym przypadku, jest to 2 razy w miesiącu spotkanie. Raz na kwartał średnio robimy coś, co nazywamy aktywną męską grupą. I to odbywa się w soboty wcześniej rano. W najbliższą sobotę będzie taka aktywna męska grupa we współpracy z Tarnowem. Będziemy mieć bieganie w konkretnej intencji. I spotykamy się o 6 rano po to, by zakończyć spotkanie przed 9 i wrócić do domu wtedy, kiedy nasze rodziny się budzą. Naprawdę trzeba być mężczyzną, żeby wstać w sobotę rano i dlatego tego się uczymy. Oprócz tego w piąte środy miesiąca mamy zwyczaj robienia wieczorów filmowych. Oglądamy jakiś dobry film po to, by sobie później o nim porozmawiać i wyciągnąć wnioski dla naszego życia. Oprócz tego robimy weekendy dla mężczyzn. Najbliższy 14-16 listopada w Lubniu. Także jeśli kogoś macie, to można zaprosić. Tam są też takie zaproszenia, ulotki, które można sobie zabrać. I robimy coś, co się nazywa Dniami Duchowej Odnowy. Więcej powiem o tym jeszcze za chwilę. Dlatego, że wszystko to, co robimy, kręci się wokół czegoś, co nazywamy programem 72 godzin dla zmartwychwstałego życia. To, na co mężczyźni najczęściej się skarżą, to brak czasu. To brak czasu, bo ja mam tyle rzeczy, tyle spraw, tyle aktywności, nie mam czasu. Ale badania pokazują, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych przeciętny mężczyzna ogląda telewizor 2 godziny dziennie. W związku z tym rocznie poświęca dla telewizji 720 godzin. I to, do czego zapraszamy, to do oddania 10% tego czasu. To jest dużo? Mało. To jest 3 dni w roku. To jest 3 dni. To jest niewiele, wiele. I te 3 dni rozkładają się nam w comiesięczne spotkanie 2-godzinne. To jest plan minimum, bo jak widzieliście, u nas tych spotkań jest więcej, ale by uczestniczyć aktywnie w programie 72 godzin, wystarczy to 1 spotkanie w miesiącu. Po drugie, weekendowe rekolekcje raz w roku, 42 godziny w odosobnieniu po to, by jako mężczyźni spotkać się z Panem Bogiem. Po trzecie,
dni duchowej odnowy, taka forma jednodniowych konferencji, która trwa około 6 godzin. I kiedy to wszystko dodamy, to wychodzi nam dokładnie 3 dni. Dokładnie 3 dni, czyli tyle, ile Jezus potrzebował, aby przejść przez Paschę do zmartwychwstałego życia. I wierzymy, że oddając ten czas jako mężczyźni Panu Bogu, Pan Bóg obdarzy nas zmartwychwstałym życiem. Tutaj jest błąd. To ma być Wyjścia 34. W Księdze Wyjścia w 34 rozdziale, wersety 23-24, możemy przeczytać. 3 razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice. I nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty 3 razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. To jest słowo, które bardzo mocno nas poruszyło. Ale popatrzcie, Bóg mówi do Mojżesza, wszyscy twoi mężczyźni ukażą się 3 razy w roku przed obliczem Pana, Boga Izraela. To jest słowo, które jest bardzo twarde i bardzo kategoryczne. Tutaj nie ma przestrzeni na zastanawianie się, czy ja powinienem, czy nie. Czy mam pójść, czy nie. Czy chce mi się, czy nie. Pan Bóg mówi, wszyscy twoi mężczyźni 3 razy w roku pójdą przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ale popatrzcie, to jest słowo, które wiąże się z bardzo konkretną obietnicą. Dlatego, że Bóg mówi, ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty 3 razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. W związku z tym Pan Bóg składa obietnicę. Jeżeli jako mężczyźni będziecie stawać wiernie 3 razy w roku przed Panem, wtedy Bóg zatroszczy się o to, o co my nie zatroszczymy się w tym czasie. Bóg gwarantuje, że niczego na tym nie stracimy, a możemy tylko zyskać. I takim odkryciem dla nas było to, kiedy byliśmy miesiąc temu na Ukrainie, że Pan Bóg tutaj daje receptę na rozwiązanie problemów Ukrainy. Wszyscy mężczyźni powinni stanąć przed obliczem Pana Boga Izraela. Wtedy Pan Bóg zatroszczy się o obronę granic. I Pan Bóg zatroszczy się o to, by nikt nie napadał na kraj. Cel grupy mężczyzn świętego Józefa w każdej parafii. Dlaczego? Dlatego, że w każdej parafii potrzebni są ci mężczyźni, którzy będą stać wokół swojego proboszcza i którzy będą wspierać go w pracy, w parafii. Jak zacząć? Jest na polskim rynku film Odważni. To jest film o policjantach, którzy widząc problem związany z brakiem aktywnych ojców, biorą się do roboty, biorą się za swoje rodziny. I to jest takie narzędzie, które pomaga w docieraniu do młodych mężczyzn i który niesie bardzo pozytywne przesłanie i bardzo ważne wezwanie dla mężczyzn. I kiedy wystąpiliśmy o imprimatur, ksiądz Roman Bogacz napisał, że ten materiał powinien być oglądnięty i przedyskutowany w każdej rodzinie katolickiej. Do tego filmu jest studium biblijne. To jest studium, które oferuje 4 spotkania. Dlaczego tak? Dużo łatwiej jest zaprosić mężczyzn na coś krótkiego i konkretnego. 4 spotkania to nie jest duże wyzwanie. To nie jest zobowiązanie na wieki. To jest zobowiązanie na to, żeby przyjść, przejść pewien program formacyjny i zasmakować, czym jest męskie spotkanie. Tu są tematy opisane, nie mam czasu, aby o nich więcej mówić. Dostępne są te materiały. Książka Drogowskazy. To jest materiał, który opiera się na 2 źródłach. Na katechizmie Kościoła katolickiego i na Biblii. Tu są bloki tematyczne, jakie są tam podjęte. Każde spotkanie, oprócz tekstów z katechizmu i z Biblii, zawiera 7 pytań i bardzo konkretne wezwanie do zastosowania tego, o czym się mówi. Więc to jest program formacyjny dla mężczyzn, który proponujemy. Pakiet startowy. Jest płyta, gdzie są nagrania z naszych krakowskich konferencji. Do każdego z tych nagrań istnieją pytania, które można też wykorzystać do spotkań w małych grupach. I to, co mamy nowego, to jest formacja liderów, program uczniowski. Come follow me, przyjdź, pójdź za mną. To jest na razie materiał w formie kserówek, ale również jest dostępny. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę się z nim zaznajomić, to można sobie zabrać. Wchodzimy bardzo aktywnie w przestrzeń informacji mediów. Jesteśmy na Facebooku, w internecie. Dostępne są wszystkie spotkania z naszych prawie 7 lat działalności w Krakowie.
I tutaj jeszcze lista aktualnych zaproszeń. Aktywna grupa już w tą sobotę. Weekend Męska Droga Wiary 14-16 listopada w Lubniu. Narodziny mężczyzny spotkanie 19 listopada. Spotkanie Męska Wiara w Zabrzu, w Tarnowie, w Bielsku Białej. Dlaczego, dla kogo żyje spotkanie otwarte w grudniu. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale, spotkanie adwentowe w grudniu. I zaproszenie dla liderów grup męskich w styczniu przyszłego roku. Także to są aktualne zaproszenia. Wszystkie one są dostępne na naszej stronie www.mężczyźni.net. Dziękuję.